Korczak-Siedlecka z domu Kurczewska. Doktor nauk humanistycznych, badaczka specjalizująca się w historii społecznej epoki nowożytnej, absolwentka historii Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów doktoranckich Instytutu Historii PAN. Obecnie zatrudniona w Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie. Jaśmina Korczak-Siedlecka, mimo iż rodzinnie i zawodowo związana jest z Warszawą, skupia swoje zainteresowania badawcze na życiu codziennym społeczności chłopskich we wsiach Mierzei Wiślanej w XVI-XVIII wieku, które niegdyś należały do Gdańska. Mieszkańcy dawnego Sobieszewa, Przebrna, Nowej Karczmy czy Drewnicy byli ludźmi wolnymi, protestantami. Często potrafili czytać i pisać. Mieli głębokie poczucie swojej godności, a przede wszystkim nie wstydzili się swojej chłopskości. Dlatego też bez wahania stawali w obronie swojego dobrego imienia. Ich codzienne problemy przedstawia dr Korczak-Siedlecka w rozprawie pod tytułem Przemoc i honor w życiu społecznym wsi na Mierzei Wiślanej w XVI-XVIII wieku. Książka ukazała się w prestiżowej, tak zwanej złotej serii monografii Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Autorka na podstawie analizy rękopiśmiennych protokołów sądowych przedstawia niezwykle barwny, wielowymiarowy obraz życia mieszkańców kilkunastu wsi Mierzei Wiślanej i Żuławy Szkarpackiej. Ukazuje cały wachlarz codziennych konfliktów i nie szczędzi czytelnikowi ówczesnych wyzwisk, przykładów sąsiedzkich gruźb, opisów pobić i poturbowań. Autorka odkrywa człowieka wraz z jego różnymi słabościami i emocjami. Dlatego chłopi z Mierzei Wiślanej jawią się czytelnikowi jako postaci z krwi i kości, a sposoby rozwiązywania codziennych konfliktów pozwalają na właściwe zrozumienie ówczesnej